Siema, pokażę jeszcze raz ten Magic Slot na faceta, na te naklejki, ale teraz raz to już wersję tak dobrze, a jeżeli ktoś już ma jakiś zrobiony strój z tymi rękawicami, pasem, żeby tego nie tracić. Pokazywałem wcześniej, dlatego na facecie już mam założone te spodnie kontynentalne niebieskie. To są dopasowane w kant spodnie, niebieskie kontynentalne, różowe trampki, te zielone leśne rękawice taktyczne, te pierdoły mam na facecie, na babie też mam założone te pierwsze spodnie dresowe, te rękawice mam założone, te różowe też trampki. Tu pokazuję jeszcze raz to na Xboxie, miałem nie robić tego na Xboxie, ale jednak nie odpuściłem. Jadę dalej, a metoda na PS4, teraz nie opuszczacie sesji online, klikacie start. Online zagraj, sesja dla zaproszonych, tylko kreator. Jak zobaczycie żółte kółko, zawieszacie przez podwójne kliknięcie tam PS-a. Przez YouTube macie coś, zawieszacie aplikację i też otrzymujecie ten komunikat, że nie udało się wczytać stanu gry. No, zrobię osobny filmik później dla PS4 i pokażę tą metodę. Także tu wyjaśniłem, że mam już pozakładane te spodnie, buty, rękawiczki, jak i na babie, tak i na facecie. Bo nie będę tu specjalnie pokazywał, kurwa, że zakładam, chociaż mam je założone. Ten filmik jest i tak długi. I tak, także tu do konkretów. No mam ten strój już z tą koszulką, tak jak widać. Są spodnie, są rękawice, są buty. Ja nadpisuję ten slot, który robiłem wcześniej, bo tamten to był typowy na naklejki, jednak zaś próbowałem przez maskę świąteczną, przez transferowanie założyć pas, nie dało rady. No to zapisuję ten strój z tą koszulką, którą mam z trybu reżyserskiego. Kto oglądał, to wie już, o co chodzi, jakie koszulki trzeba tam szukać. I teraz tak, no robiąc to na Xboxie, no na PS4 ta metoda działa równie tak samo, nie? No tam jest też druga inna metoda przez zawieszanie aplikacji, jest to o wiele szybciej i łatwiej. No ale żeby to zrobić na Xboxie, trzeba przejść właśnie teraz na drugą postać i z drugiej postaci przełączać się z powrotem na pierwszą postać i wyłączać netcatem internet. Ja już tego okienka netcata też tu nie będę pokazywał, ale to robimy po to, żeby na facecie nie stracić stroi, bo na babce stracimy wtedy wszystkie. I wybieram babkę. Wczytam je na babkę, na sesję, wtedy do pokoju wyboru postaci będę wybierał faceta, usłyszę te takie bum, 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 jak się teraz babka tam, no chyba wiecie, o co chodzi. No na tym trzecim wyłączam internet przez netcata lub jeżeli ktoś ma hotspota z telefonu, to wyłącza dane komórkowe. A jak wyskoczy komunikat, że nie udało się wczytać stanu gry dla postaci numer tam 1 czy 2, włączacie internet i potwierdzacie te komunikaty. Czyli tu mnie już wczytuje na babkę. Będę szedł do wyboru pokoju, wyboru postaci. Będę wybierał faceta. Na facecie usłyszę bum, bum, bum. Na trzecim wyłączam internet. Wyskoczy komunikat. Włączam internet. Potwierdzam obydwa komunikaty. I mnie wczyta gdzieś na sesję. No ja tu te wszystkie błędy, które dostawałem tam na tamtym filmiku, było widać. Tu to wszystko w chuj, w pizdu powycinałem, bo ten filmik to i tak był trwał tu kurwa znowu ze 2 godziny. Gdzie teraz? Bum, bum, bum. Wyłączyłem internet. Wyskoczy komunikat. Włączę. Potwierdzę komunikaty. Tu wszystko zaś tam dostałem. Włączę. Wylogowało cię z Xbox Live'a. To wszystko powycinałem. No bo ten mówię, filmik by zajął być znowu mi ze 2 godziny. I tak jest długi, chociaż wszystko pokazuje na przyspieszeniu. Wczytam je na babkę. To idę jeszcze raz. Start online. Wybierz postać. Moja postać męska będzie miała błąd. I tak ją wybieram. Z powrotem wczytam je babką. Tam nie wiem, czasami nie lubię swojego głosu słuchać, nie oglądam zaś swoich filmików, ale zauważyłem ostatnio, że mi zacina coś, przerywa. Czas chyba na nowy mikrofon. Że jeżeli ktoś czegoś nie zrozumie, to można się chyba domyśleć.
No i tu mnie wczyta z powrotem, drugi raz babką i teraz babce będziemy zakładali odpowiednie ciuchy. Nie tak jak tam, tylko kurtka, kamizelka, stanik, buty, co tam, tylko tu najpierw. Tylko biuster, ten ostatni pomarańczowy. Idziemy na szemraną glinę, tam dipad w lewo, no bo tam na facecie zapisaliśmy ten strój na ostatnim miejscu. I polecam to robić na ostatnim miejscu. Na babce zakładamy. No buty mam, spodnie mam, rękawice mam, to tylko zakładam jej w tych bikini, bikini. To jest ten ostatni pomarańczowy. Cyckonosz. Kolczyki te dwutonowe, numer 40, a nawet nie. Szemrany glina, stroje posiadane przez gracza na wyborze stroje. Raz dipad w lewo. Rozpoczynamy. Zakładamy oddycharkę lub cokolwiek i przez misję, przez telefon opuszczamy tego szemranego glinę. Naklejki przeskoczyły, no nie, tak jak mówię, zakładamy oddycharkę, czy słuchawkę LCD, czy okulary. Opuszczamy misję. Ten strój, ja tu nie zwracajcie na to uwagi, ja tu sobie na wszelki wypadek zapisałem go w innym miejscu, na miejsce numer 3, ale później tak go zapisałem jeszcze jako Magic Slot, bo to tak sobie zapobiegawczo robiłem, ale tutaj teraz będziemy właśnie zakładali jej babce taką kamizelkę narzędziową, fioletowa, ona jest tam któraś od dołu, trzecia, czy czwarta, czy piąta. Tu nie musicie tego stroju zapisywać. Ja to tak zapobiegawczo sobie zrobiłem. W razie gdybym miał stracić te naklejki. I wchodzimy w topy kamizelki narzędziowe i zakładamy fioletowy pancerz. Zakładamy ten pancerz. Te kolczyki numer 40 to są dwutonowe, eleganckie i strój zapisujemy jako własny. No trzeba pamiętać o tych rękawiczkach, buty, spodnie, no to jest. No i na slocie ostatnim zapisujemy ten strój. Wymuszamy zapis gry, żeby na 100% zapisał nam się ten strój. I teraz tak, żeby przenieść ten strój z babki na faceta, trzeba wbić na faceta, przejść do wyboru postaci, wybrać naszą babkę. Będzie bum, 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 wyłączyć internet. Wyskoczy komunikat, włączyć internet. No niestety, no jest tu pierdolenie, że tak powiem. Jest facet, idę na wybór postaci. I na postaci będę wybierał babkę i ten internet i rozłączał. No niestety, no tak to działa na Xboxie, no tak samo na PS4, no ale ja to robiłem na Xboxie, tak to wygląda na Xboxie. Tu mówię, no na przyspieszeniu mam wszystko, tu jest wszystko razy dwa przyspieszone i powycinane wszystkie te ładowania do sesji, błędy, które miałem, się tam wylogowało. Kurwa, to i mówię, no 90 minut murbeto. Dobra, wybieram babkę. Bum, 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 bang, wyłączam internet. Jak ktoś nie trafi, to gotowy już wywali z Xbox Live'a, nie? Wyskoczył komunikat, włączam internet, go potwierdzam. Wczytam je na sesję facetem, jeszcze raz. Wybór postaci, jeszcze raz babkę, mimo że będzie pisał błąd, znowu wczytam je facetem. Wtedy będę miał przeniesiony ten strój z tą fioletową kamizelką. To właśnie ona jest do włączenia tego, to jest jakby slot na akcesoria, o, tak to nazwę. Wczytam je facetem, teraz już wiem, że strój mi się przeniósł,
To na facecie teraz będziemy zakładali sportowe kurtki. No tutaj też zapobiegawcze sobie ten zapisałem, ale tak na facecie zakładamy sportowe kurtki, ta pozycja 99, zielona, pikowana i bez rękawniki. Jest to ten pierwszy taki moro, no znaczy numerek 2, bez rękawnik. Pierwszy od góry nie brak, tylko ten pierwszy zielony. Rękawiczki, buty, spodnie, no to już mówiłem na początku, jakie muszą być. Teraz idziemy na szemranego glinę, stroje posiadane przez gracza. Stroje posiadane przez gracza, zapraszamy znajomego. I znowu D-pad w lewo, oddycharka, opuszczamy. Co do PS4, no to PS4 musi robić start, bo nie wiem, czy skończyłem ten temat. Kreator dostanie ten, a żeby później z powrotem przenieść PS4, to też robi, opuszcza sesję babką, klika start online, kreator, żółte kółko zobaczy, zawiesza aplikację. Wraca do GTA i jednak mimo wszystko go wczyta do kreatora, wtedy klika zagraj w GTA Online, sesja dla zaproszonych i dopiero wtedy dostanie ten komunikat, że nie udało się wczytać stanu gry. No ale to zrobię osobny filmik, no już tam PS4 zostawię tutaj w spokoju, bo no jest tam kurwa, no znacznie szybciej, łatwiej, nie ma żadnych błędów. Że tam ich zrobienie filmiku zajmie chwilę, a nie tak jak tu kurwa 1,5 godziny. Dobra, strój już mamy przeniesiony, są naklejki, jest szemrany. Zdejmujemy tę oddycharkę, pierdołki, zapisujemy go z powrotem na miejscu ostatnim. Wymuszamy zapis gry i teraz jeszcze raz idziemy na babkę. Czyli wybieramy postać damską, normalnie, bez netcata, wczyta nas. Przechodzimy do wyboru postaci, będziemy wybierali faceta. Zrobi nam się 3 razy boom. Wyłączamy internet. No to jest nudne w chuj wam mówię, kurwa. Wyłączamy internet, wyskoczą komunikaty, włączamy internet, je potwierdzamy. Potem wczyta nas to jeszcze raz do wyboru postaci, jeszcze raz babkę. Czy tam faceta, chuj już wie teraz. Zaraz zobaczę. Nie, no jeszcze raz babkę. A nie, dobra, przejdziemy na babkę, będziemy wybierali facet. Dobra, bo tu wyprzedzam fakty się, żeby nie zajebać. Najpierw normalnie idziemy na babę. Jest baby na faceta, już tu się sam kołędziłem. Zmień postać i teraz wybieramy faceta i tu będziemy wyłączać ten internet. Tak kurwa tu spędzę jeszcze czasu, bo mi to nagrałem tylko z tymi naklejkami, które miałem, a ja i tak będę siedział, szukał kurwa tamtych drugich, bo tamte są lepsze. Linka. Nie udało się, potwierdzam jeszcze raz. Do wyboru postaci wybieram tą postać, u której piszę błąd. Wczyta mnie, wtedy strój jest przeniesiony. No już na babce to już chyba zostaną drobiazgi. Jesteśmy na babce, tamten slot z faceta się tu przeniósł. No to teraz na babce zakładamy też tą sportową kurtkę, zielona, pikowana. Biuster nam zostanie, wtedy ten biuster, ten pomarańczowy stanik. Wy nie musicie tu zapisać, ja to robiłem sobie zapobiegawczo, w razie gdybym tu utracił jakiś błąd sesji, coś tam. Ale mówię, tu kurtka sportowa.
zielona pikowana numer 99 i mykamy nasze brane routine. Tylko trzeba się upewnić zawsze, że mamy te kolczyki. Szemranym. D-pad w lewo. Oczywiście stroje posiadane przez gracza. Morda się czę. W lewo wskoczą naklejki i znowu kurwa oddycharka opuszczamy i tu już po raz ostatni na babie tylko założymy tą ciężki pancerz ciężką, no tą zieloną kamizelkę kuloodporną, nie wiem, ciężki pancerz to jest chyba, strój zapiszemy jako własny, znowu na faceta kurwa, potem wybierz postać, wybieramy babkę, nie wczyta, babkę nie wczyta. Wtedy już będzie gotowy Magic Slot. No ja pierdolę, ja to żygałem jak to robiłem. Pamiętajcie, pościągać te słuchawki czy tam oddycharki. I tutaj ustawiamy na pokaż tą ciężki pan, ciężką kamizelkę. Jest to ta zielona. Te kolczyki, upewnijcie się, że macie. Strój znowu na pozycji ostatniej zapisujecie jako własny. Wymusić zapis gry. Zmień postać, wybrać faceta, przejść nim normalnie i z faceta wtedy wybierasz babkę. Trzy razy bum, wyłączacie internet. Kurwa już. Język się plącze od tego bemlania. PS4, no nie musi, no jest tam metoda z tym zawieszaniem aplikacji. Na Xboxie da radę odpalić YouTube, ale wtedy z automatu wywala do fabuły, także jest lipa na maksa. Do tego trzeba najpierw zmieniać postać, potem znowu wybiera. No jest tu jebania. Zrobię, jeszcze raz mówię, no zrobię filmik z jakimś zwykłym strojem dla PS4, żeby pokazać metodę tego transferowania już tam bez szemranego gliny nawet. Coś tam się wymyśli. Byle pokazać tą właśnie metodę, jak transferować strój z postaci na postać. Tu już nie mówię, że nawet trzeba włączyć internet, wyłączyć, bo mi się nie chce. Jeszcze raz wybór postaci, jeszcze raz tą babkę z błędem, znowu wczytam je facetem i już będzie gotowy Magic Slot. Wtedy już wybiorę tylko obojętnie jaki strój, na który chcę przenieść te naklejki, wybiorę pierwszy lepszy z pasem policyjnym, pokażę, że pas mi nie znika. Akurat na wyborze stroi dostanę czarne takie tło, ale to nic, na misji już będą te naklejki. Zakładam coś, żeby zapisać, opuszczam i jest. Tak mogę robić z każdym strojem. Co jest dobre w tym właśnie, no nie traci się tego Magic Slota, nawet jak się transferuje go jakieś stroje przez maski świąteczne, to tego się nie traci. No chyba, że ktoś kurwa usunie. Kurwa, 25 minut filmu, ja pierdolę. Starałem się zrobić go jak najszybciej się da, no ale no niestety to jest Xbox. Slot jest, wszystkie swoje stroje mam. Zakładam czarny, mówię, no pokazuję, idę na szemranego, D-pad w lewo, wskoczy mi naklejki, nie stracę tego paska, no wiadomo, hełm mi spadnie z ełbana, ale to go założę tam później. To już jest pikuś, ważne, że
Zostają te nasze komponenty, które mieliśmy wcześniej na stroju, albo które będziemy dopiero dodawać na jakiś nowy stworzony strój, nie? A te naklejki, no fajna sprawa, no ozdabiają, no trzeba przyznać, no kurwa, ozdabiają te stroje. Ja tu akurat użyłem takich chujowych. No bo jak dla mnie one są chujowe, będę i tak siedział na reżyserskim, szukał tamtych. Będę to wszystko wałkował jeszcze raz. No ale na play już mam zrobione, to mam spokój z tym, a na Xbox muszę, no niestety, no póki kurwa to działa, to dipad w lewo, tak jak mówię, tu dostałem jakieś czarne plamki, chuj wie o co tu chodziło, ale odpaliłem misję, dałem gotowy i już pojawiły się normalne, tak jak powinno być, logo z tych stroi wyścigowych. Nawet myślałem, że na czarnych jogach nie będzie ich widać, a jednak widać tam jakieś kurwa pierdolniki. No busić zapisa strój jako własny. Ja tu już chyba go nawet nie zdążyłem zapisać, bo tam zaraz jakiś kurwa figofago zaczął strzelać, no i się skończyło na strzelaniu.